dobry Państwu. Dzisiejszym spotkaniem tutaj w Białej Podlaskiej na Placu Wolności inauguruje swoją kampanię do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Moje serce krzepią samorządowcy z naszego regionu. Bardzo dziękuję, że tak liczna grupa towarzyszy mi dzisiaj w początkowej fazie mojej kampanii. Jak Państwo zauważyliście, motywem przewodnim mojej kampanii wyborczej są drogi, praca, rodzina. Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Żmijan, panie pośle, dzisiaj Białej Podlaskiej, Plac Wolności. Rozpoczynamy tak ten bieg, start do parlamentu, ponownie kampanię wyborczą. Kto dzisiaj wśród gości, pana wspierających, no i główne punkty programowe pana? Bardzo się cieszę, że rzeczywiście dołączyli do mnie na inaugurację mojej kampanii samorządowcy z naszego regionu i taka bardzo liczna grupa wójtów i burmistrzów z naszego terenu. Jest to dla mnie bardzo miłe, absolutnie krzepiące. Prawdą jest, że wczoraj daliśmy informację Państwu drogą elektroniczną, że takie spotkanie będzie miało miejsce. Tym bardziej jest mi naprawdę bardzo miło, jestem wdzięczny. No bo to jest ten moment, tak jak pan redaktor zauważył, że to jest ostatnia prosta, tak, na drodze do wyborów, tak, do głosowania 25 października. No i nie ulega wątpliwości, że każdy z nas potrzebuje podładowania akumulatorów. I pewnie oprócz tego, że chciałem poinformować mieszkańców, z jakim programem wychodzę do naszych mieszkańców, to także nie ukrywam, że potrzeba kontaktu, rozmowy, na pewno wpłynie mobilizująco dla mnie i do mojego działania w tym okresie, ale także jak rzeczywiście udałoby się kolejny raz zdobyć mandat, działać po uzyskaniu akceptacji, działać w parlamencie kolejnej kadencji. Motyw przewodni mojej kampanii to jest drogi, praca, rodzina. Jeżeli chodzi o moją osobę, można by powiedzieć nic nowego, tak? Bo i z zawodu wyuczonego i z wykonywanego jestem drogowcem. Całe życie zawodowe zajmowałem się infrastrukturą, w szczególności drogami i zarządzaniem i wykonawstwem. Rzecz jasna, praca i rodzina to jest podstawa do rozwoju naszej części kraju, naszego regionu. Niestety, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, o dochód na głowę mieszkańca, odstajemy od reszty kraju. W związku z tym nasz region wymaga tego działania, wymaga ciężkiej pracy, ciężkiego zabiegania, żebyśmy zmieniali nasz region, żeby się rozwijał, żeby powstawały nowe miejsca pracy, żeby chcieli młodzi ludzie tutaj po zdobyciu wykształcenia wracać, żeby chcieli tu żyć, nie ulega wątpliwości. Rzecz w tym, żebyśmy się stawali jako mieszkańcy zasobniejsi, bogaci, żebyśmy dorównywali do tych rozwiniętych regionów. Po tych latach rządów i samego PO i w koalicji, że nie mamy złotej recepty na to, żeby tak się stało. Więc co powiedzieć mieszkańcom, którzy są sfrustrowani? No sam pan tutaj widział, panie pośle, i te okrzyki, i te pytania, no dość konkretne. Co dalej? Naprawdę na te pytania starałem się też konkretnie odpowiadać, bo oczywiście rozumiem problem pociągów, tak, do Warszawy, problem oczywiście transportu zbiorowego w związku z upadkiem PKS-u Bialskiego i tak dalej. Nie ulega wątpliwości, bardzo, bardzo szczegółowo wyjaśniałem. Rozwiążemy problem, już można by powiedzieć jest rozwiązany, bo decyzje zostały podjęte, znowelizowaliśmy ustawę o transporcie kolejowym i funduszu kolejowym.
dofinansowując właśnie tymi zmianami przewozy regionalne. Bo nie ulega wątpliwości, ci międzynarodowi przewoźnicy, my ich po prostu nie przymusimy do częstszego poruszania się po tej linii, ale przewozy regionalne tak, bo będziemy je po prostu finansować z budżetu państwa do 2020 roku, każdego roku 100 milionów złotych. Skonsolidowaliśmy przewozy regionalne i to jest właśnie, to są te decyzje, które zmienią diametralnie tą sytuację. Będziemy mieć dogodny, dobry dojazd do stolicy. To nie, co do tego posła nie ma... za słowo? Oczywiście, no, słowo się po to mówi, żeby go dotrzymywać, w związku z tym, ale to są decyzje już podjęte. Rzecz jasna, że teraz trzeba podjąć te działania. Też mówiłem o tym, żeby dokonać rewitalizacji tej linii kolejowej z Parczewa do Łukowa. To także dla nas bardzo ważna linia kolejowa. I te działania są podjęte, prace przygotowawcze są zrobione. Z tych środków, o których mówiłem, także będzie zakupywany tabor kolejowy, nowoczesny, szynobusy, bo na takich liniach regionalnych, no właśnie one zdają najbardziej egzamin. To na koniec, jaka lista, które miejsce, gdzie posła zobaczymy? No jestem w naszym okręgu siódmym, tak, piąty raz startuję, teraz jestem z miejsca drugiego i dzisiaj tutaj stojąc przed państwem, proszę o wsparcie. Mojego wsparcia powstały. Natomiast ja chcę podziękować serdecznie w imieniu naszych mieszkańców. Pierwsza strefa, podstrefa, strefa ekonomicznej Klincu jest od 15 lipca w Międzyrzeczu Podlaskim. 300 miejsc pracy, 150 milionów zainwestowane. Docelowo 800 miejsc pracy. To jest właśnie moje hasło. Dzisiaj podczas konferencji startującego w wyborach parlamentarnych posła Stanisława Żmijana i pan również tutaj jako przedstawiciel samorządowców wsparł tą konferencję. No właśnie, jak współpracuje się samorządowcom z, powiedzmy to, obecną władzą i na co liczą w nowym rozdaniu? My tak naprawdę liczymy miarą skuteczności i efektywności każdego posła, do którego się zwracamy. Bo tak naprawdę to do nas w większości ludzie przychodzą, bo my jesteśmy na miejscu, oni muszą te pełnić obowiązki wyjazdowo. Dlatego kontakt z nimi jest dla nas bardzo istotny. I muszę przyznać, nie zdarzyło mi się, żebym miał problemy z umówieniem się i ze spotkaniem z posłem Żmijanem. Jeżeli nawet jest to późna pora wieczorowa, powiedzmy 23 nawet, to on jest gotów na spotkanie. Bo czasami o tej porze wraca z Warszawy od swoich obowiązków. Jak skutecznie działa, to świadczą inwestycje, jakie udaje nam się przy wsparciu posła uzyskać i zrealizować na terenie samorządów. Bo tak naprawdę to poseł to jest nam potrzebny w Warszawie, bo to tam trzeba szukać czasami informacji, jak dobrze skonstruować wniosek, który program dobrze nam się wpisuje, bo tak naprawdę to my te potrzeby o wiele częściej odczuwamy mieszkańców niż posłowie, musząc realizować na zewnątrz. I ta współpraca z tymi samorządami to właśnie przykład, ilu nas przyjechało. Zerwaliśmy swoje obowiązki, bo i on wtedy, kiedy trzeba, to poświęca swój prywatny czas, no bo wieczorem to on już mógłby pozostać w gronie rodzinnym, a nie rozmawiać z burmistrzem czy wójtem. Na co liczymy, jeśli będzie OK? Ja liczę przede wszystkim na dalszą kontynuację podstrefy ekonomicznej. Na to liczy również Biała. Tu trzeba naprawdę bardzo dużych wysiłków w Ministerstwie Gospodarki. I nie łudźmy się, poseł, który nie ma doświadczeń, który nie ma już ugruntowanej pozycji, kontaktów, zanim je uzyska, to my niestety stracimy zbyt dużo czasu, a czasami decyduje rok, dwa, czy zakład prywatny, czy firma zainwestuje na naszym terenie. To jest wyścig o miejsca pracy. Na pewno tak, ale nie tylko dlatego, że jestem drogowcem, nie tylko dlatego, że byłem pracobiorcą, że byłem pracodawcą, jestem pracodawcą, co prawda teraz małym, a kiedyś byłem bardzo dużym pracodawcą i że mam wspaniałą rodzinę, ale przede wszystkim dlatego, że infrastruktura transportu, te drogi, koleje, w szczególności w
są kluczem do rozwoju, gospodarczego. Praca, rodzina są kluczem do rozwoju społecznego, do wzrostu zamożności naszego społeczeństwa, mieszkańców naszego kraju, ale także naszego regionu.